GoPro Hero 11 Black. Kamerka, którą testuję od jakiegoś czasu i wykonałem ją, obiecany już w filmie wcześniej, lot dronem FPV, na którym zamontowałem GoPro 8 Black i tą kamerę dokładnie po to, żeby porównać obraz. I ten film będzie o tym, dlaczego w sumie jestem troszkę zawiedziony tą kamerą. Na pewno nie będzie w superlatywach. Ja się nazywam Krzysiek Piekło, a to jest kanał, na którym udowadniam, że FPV może być dla każdego. Zapraszam. Oto jest taka piękna konstrukcja, ale strzeżonego trytytka strzeżę, więc jeszcze to przypnę i sobie polatamy szybko, bo jest przepiękna mgła. O, proszę. O, aż mi się kamera z wrażenia obróciła. Mam nadzieję, że będą bardzo fajne zdjęcia z tego. No dobra, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, zobaczymy, czy ten potworek w ogóle poleci. Mam nadzieję, że tak. No więc, aha, GoPro są w tych samych ustawieniach, to znaczy w 4K, natomiast 8 nagrywa w 25 klatkach, a nie w 50, więc taka jest tylko różnica, więc takie ustawienia są trochę, powiedziałbym, na korzyść GoPro 8, no więc zobaczymy po prostu, jaki jest ten obrazek sam z siebie, jak to jak obiektyw, jak przetwarza to GoPro, to wszystko i tyle. No jak widzicie, waruneczki mam nadzieję całkiem fajne, więc nie czekam, latam. Dobra, po pierwsze to, co chciałem zaznaczyć, to to, że nie jestem jakimś tutaj wielkim ekspertem. No pracuję trochę z filmem i widzę i opisuję to, co po prostu widzę. Natomiast na pewno nie należy mnie traktować jako wyrocznie, więc oglądajcie uważnie jakby po prostu film i sami sobie ocenicie, jak to wygląda. Całość została nagrana bez filtrów, w automacie, w płaskim profilu. No i niestety okazało się, że GoPro 8 nagrywa dużo jaśniej niż GoPro 11. Powiem, że jestem przyzwyczajony do GoPro 8, to ekspozycję obniżyłem o 0,5. W obu kamerach, no bo chciałem nagrać tak samo, no i musiałem to wyrównać w GoPro 8 na dzień dobry, no i jakby ściemniłem całe nagranie, bo nie mogłem rozjaśnić 11, no o tym powiem później dlaczego. Dobra, no oglądnijcie sobie na razie film, aha, narzucimy jeszcze oczywiście tutaj kolorek, no bo żeby nie był flat, żeby ładnie to wszystko wyglądało, zapraszam do oglądania, za chwilę będę kontynuował i dodam jakąś swoją opinię o tym nagraniu. Proszę bardzo. To, co jest na plus 11, to są na pewno no, niesamowite kolory. Dużo lepsze odwzorowanie z tych barw. Te kolory są równe, nieważne czy pod światło, czy z światłem lecę, to wygląda naprawdę dobrze. Tutaj na tej łące na przykład widać bardzo dobrze, jak zobaczy się na 8, to jest wszystko takie jakieś wyblakłe, no nie wygląda tak, jak powinno, ten kontrast nie jest taki, jak powinien. I da się to zrobić pewnie jakimś filtrem, natomiast trzeba by kombinować w każdej scenie inaczej, natomiast GoPro 11 wygląda zawsze to dobrze. Kolejna rzecz to jest ilość szczegółów w miejscach oświetlonych. No widać to po liściach, na lesie, tam gdzie nie ma mgły na przykład. No ta ilość szczegółów jest ewidentnie większa, no widać no, prawie każdy liść w 8 to jest takie bardziej wszystko wygładzone. Natomiast problem zaczyna się w momencie, gdy wlatujemy w mgłę, gdy robi się gdzieś ciemniej, to niestety w GoPro 8 znaczy widać delikatne szumy, natomiast one nie są one nie przeszkadzają wiele, a 11 robi jakiś filtr odszumiający. Ja osobiście wolę sobie dodać jakiś filtr odszumiający w postprodukcji, a zdecydować, czy chcę wyciągnąć cienie, czy nie. No niestety GoPro robi taki gotowy obrazek, który no niestety, no, jak chcemy właśnie podciągnąć cień, no jest kompletnie nie do użytku i to po prostu wygląda źle. I niestety robi się z tego w tym momencie całkowita kaszanka, wszystko jest totalnie gładkie i to widać na przykład na tej łące, nawet przy niepodciąganym mocno obrazie, gdzie po prawej stronie, gdzie mam GoPro 8, ta łąka ma jakieś szczegóły, coś na tym trawniku widać, a na GoPro 11 po prostu jest całkowicie no, gładka ta łąka, nic tam nie ma. Jeszcze większa różnica jest w momencie, gdy
Popatrzymy sobie na tą czerwoną łąkę po lewej i niestety jest tak, że no, tam jest po prostu totalne rozmazane w jedenastce, a ósemka wyciąga no, dużo fajniej te kolory. No dobra, zanim przejdziemy dalej, to zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten materiał. No i zachęcam do subskrypcji, jeśli jesteście zainteresowani tematem FPV i wszystkim dookoła tak naprawdę. No na przykład dzisiaj GoPro, które nie jest bezpośrednio związane z FPV, no ale pośrednio jak najbardziej, no bo ludzie latają z tym GoPro na dronach. Więc podsumowując, no ten obrazek jest zdecydowanie lepszy, ma fajniejsze kolory, jest dużo więcej szczegółów. No natomiast, no jeśli, no robi dużo w automacie właśnie, no choćby ten filtr odszumiający, który no, nie ma szumów, super, ten obrazek jest taki gotowy w zasadzie, można gdzieś wrzucić w media społecznościowe, no ale jeśli się chce coś z tego wyciągnąć więcej, no tak jak ja staram się to zrobić, no to niestety no ja nie lubię mieć jakby, żeby kamera robiła coś za mnie, tak, wolałbym to sam zrobić, no i niestety ten filtr odszumiający jest dość mocny, no i jak na przykład tak jak ja zrobiłem, że ściągnąłem ekspozycję z przyzwyczajenia, tak jakby z GoPro 8, co było moim błędem, tak, no to mam niedoświetlone na tym filmie dużo miejsc, na podciągnięcie tego po prostu, no nie da się tego zrobić, nie da się tego sensownie zrobić, no i szkoda, tak, no więc dla mnie to jest minus tej kamery, dość duży minus tej kamery, że ona robi coś za mnie i ja nie mogę sobie w postprodukcji potem na tym pracować. Dajcie znać w ogóle, co wy sądzicie, no bo to jest, tak jak mówię, moje zdanie. Ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem na pewno, w ogóle nie jestem ekspertem, pracuję trochę z filmem. Dajcie znać, co wy uważacie, czy faktycznie zgadzacie się ze mną, czy nie. I jestem ciekaw, którą wy kamerę w takim wypadku wybieracie. No, czy macie już jakąś i chcecie upgrade'ować, czy nie. No, jestem ciekaw, do której. Może coś pomiędzy, tak? Może niekoniecznie właśnie jedenastka, może jakiś wybór pomiędzy też jest dobry. Dobra, to wszystko z mojej strony. Dzięki, mam nadzieję, że materiał się podobał. Na razie i hej.